Cześć. W tym filmie wyjaśnię, jak działa wyzwalacz przeciążeniowy z termobimetalem w instalacyjnym wyłączniku nadprądowym. Zobaczcie. Gdy prąd nie płynie przez wyłącznik nadprądowy, to ten tutaj pasek blachy połączony z dwóch pasków metalu o zróżnicowanej rozszerzalności cieplnej jest w normalnej pozycji, czyli jest prosty. Gdy przez ten pasek będzie płynął prąd o wartości wyższej niż nominalna dla tego wyłącznika, tutaj mamy 10 amperów, to ten pasek blachy, czyli termobimetal, zacznie się uginać w górę, czyli w tym kierunku, aż w końcu zadziała zabezpieczenie i ze styki zostaną rozłączone. Gdy prąd nie będzie płynął, to pasek znowu wróci na swoją naturalną pozycję. Zobaczcie, jak to działa. Uruchomimy teraz przepływ prądu o natężeniu 10 A. Prąd płynie przez termobimetal, czyli przez tą płytkę. I ta płytka w tym momencie minimalnie się ugina. Ale na tyle minimalnie, że nie spowoduje zadziałania zabezpieczenia. Jak widać, płytka już luzu nie ma. Dotyka do plastikowej dźwigni, która w tym miejscu ma specjalny ząbek, a tu jest specjalny listek. I jeżeli ten ząbek przesunie się w dół, to listek odskoczy, jako że mamy tutaj mechanizm napędowy sprężynowy, i rozłączy ze styki. Zwiększymy teraz natężenie prądu do 13 A. Czyli prąd jest wyższy niż znamionowy. I jak widzieliście, termobimetal mocno się wygiął w takie U. Mocno nacisnął tutaj na dźwignię, która przesunęła się w dół. Listek odskoczył i ze styki zostały rozłączone. W tym momencie prąd nie płynie przez termobimetal i płytka wraca na swoje miejsce, czyli robi się prosta. Pokażę Wam to teraz z bliska. Włączymy wyłącznik. Prąd teraz żaden nie płynie przez nasz wyłącznik. Tutaj mamy naszą płytkę, czyli termobimetal. Zobaczcie, że mamy tutaj luz. I gdy nadmiernie dotykamy tego plastikowego elementu tej dźwigni, to zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tutaj mamy ten ząbek i ten listek. Naciskamy, naciskamy. Zobaczcie, co się dzieje. I tu przesuwa się w dół. Widzicie? W ten sposób. Uruchomimy teraz natężenie prądu rzędu 10 A. Gotowe. W tym momencie przepływa dokładnie 10,6 A. Płytka delikatnie się ugina w tą stronę. Naciska na ten plastikowy element tą dźwignię. Efektem czego będzie przesuwający się ten plastikowy element w dół.
I ten listek, który jest zaczepiony o ten ząbek, będzie miał coraz większą odległość pomiędzy tą powierzchnią, aż w końcu odskoczy i zadziała zabezpieczenie. Jednak wartość 10,6 A jest bardzo zbliżona do wartości nominalnej. Jednak jest wyższa i jak widzieliście, spowodowało to zadziałanie. Płytka, czyli termobimetal, jako że nie przepływa teraz prąd przez nią, wraca na swoją pozycję. Zobaczcie, tu już widać, że ta odległość się zwiększa. Zrobimy dokładnie ten sam teraz eksperyment. Uruchomimy przepływ prądu 10,6 A. I płytka coraz bardziej zbliża się. Już luzu tutaj nie mamy. Zwiększymy teraz natężenie prądu do 13 amperów. Gotowe. Płytka nagrzewa się, dociska i tu możemy zaobserwować, że elementy się rozsuwają. I zabezpieczenie zadziałało. Tak więc jak widzicie, termobimetal, czyli kawałek blachy składający się z dwóch metalowych blaszek o zróżnicowanej rozszerzalności cieplnej, sprasowane także tworzą jeden kawałek blachy. Ten element wyzwala zabezpieczenie i jest precyzyjnie dobrany do danego wyłącznika nadprądowego. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Cześć!